Wrócił do domu króla, przechodząc feralnymi schodami, nie dlatego, że spodziewał się odkryć coś nowego, ale by odświeżyć sobie w głowie rozkład terenu. Na szczycie odwrócił się i spojrzał w dół. Nawet teraz, w jasnym słońcu, 18 czy więcej stopni wyglądało groźnie. Gdyby nie partyzana, śmierć pana Crabtree z pewnością przeszłaby jako wypadek. Dlaczego więc ktoś posłużył się tym diabelstwem? Jedynym rozsądnym wytłumaczeniem, które samo się narzucało, była próba zrzucenia podejrzeń na jednego z kolegów ofiary, co z kolei sugerowało, że morderca nie był Yeomanem. Poszedł dalej. Zanim zapukał do drzwi wejściowych, zatrzymał się, by przyjrzeć się balkonowi. Tworzył go dach jednopiętrowej przybudówki, wypełniającej kąt między południowym a zachodnim skrzydłem tudoriańskiego budynku. Wyglądała ona jak dobudowana w roztargnieniu przez kogoś, kto chciał dodać nieco przestrzeni do pomieszczeń na parterze. Choć Daisy mogła się wzdrygnąć na samą myśl o wspinaczce tędy, poręcz i spadek nie stanowiły większego wyzwania dla każdego, kto był choć trochę wysportowany. Z drugiej strony wdrapanie się tą drogą z powrotem do wieży byłoby trudne bez drabiny lub pomocy z zewnątrz. Nie mogło mu się pomieścić w głowie, by naczelnik twierdzy zaufał komuś przy takim przedsięwzięciu. Ale może skreślenie jego córek było zbyt pochopne. Drzwi frontowe otworzyły się i wyszedł z nich Webster. Zrobił 2-3 kroki, zanim zauważył Aleka. O, to pan jest, powiedział poirytowany. Naczelnik wysłał mnie, żebym pana odszukał. Nareszcie udało mi się skontaktować z konstablem, a on zażyczył sobie pełnego raportu dotyczącego pańskiego śledztwa. Nie usatysfakcjonowały go te skąpe informacje, które mu przekazaliśmy. Więc teraz generał Carradine życzy sobie raportu, który będzie mu mógł przekazać. Właśnie w tym celu idę do państwa. Zbiegł z tropu Alek. Pomyślałam sobie, że najwyższy czas poinformować generała Carradina o tym, co ustaliliśmy. Wcale nie zamierzał składać pełnego raportu, ponieważ członkowie domostwa generała nadal nie zostali oczyszczeni z podejrzeń. Jednakże wszyscy doświadczeni oficerowie policji musieli być ekspertami w ujawnianiu niewielkiej ilości informacji, jednocześnie pozwalając ludziom, a zwłaszcza wścibskim reporterom i zadufanym w sobie arystokratom, wierzyć, że usłyszeli coś znaczącego. Weszli do domu i na górę do gabinetu. Carradine siedział przy biurku, wpatrując się ponuro przez okno w miejsce, gdzie koło zieleńca stał niegdyś szafot. Gdy Webster wprowadził Aleka, odwrócił się. O, panie Fletcher, przyszedł pan. Mam nadzieję, że może się pan pochwalić jakimś postępem. Obawiam się, że jedynie w negatywnym sensie, panie generale. Wyjaśnił, że całkiem spora liczba osób została wyeliminowana z kręgu podejrzanych. Pańscy specjalni funkcjonariusze udzielili nam nieocenionego wsparcia, dodał. Carradine był oczywista sprawa sangwinikiem. No w sumie dobre z nich chłopaki, pojaśniał. Inaczej by tu nie służyli. Cieszę się, że się panu przydali, ale postęp negatywny to nie brzmi obiecująco. Panie generale, w pana profesji też występuje manewr odwrotu strategicznego. W mojej czasami musimy usunąć całe mnóstwo chrustu, zanim zobaczymy drzewa w lesie, jeżeli wie pan, co mam na myśli. Tak, chyba tak. Tak, oczywiście. Każdy podejrzany, którego wyeliminujemy, ułatwia nam skupienie się na tych, którzy pozostali. Nie wspominając o tym, że najbardziej obiecujący podejrzany został właśnie wykluczony. Ani o tym, że gdy Rafford został oczyszczony z zarzutu morderstwa, wzrosło prawdopodobieństwo, że to właśnie on miał być ofiarą. Co automatycznie przesuwało naczelnika twierdzy jego córki na miejsca prawie na początku listy. A tak to brzmi jak postęp, prawda, Jeremy? Owszem, panie generale. Spojrzenie Webstera, zawsze trudne do odczytania ze względu na jego okulary, zaprawione było za nim Aleka nutką sceptycyzmu. Alek miał nadzieję, że sekretarz nie będzie czuł się w obowiązku wskazać swojemu chlebodawcy, jak mało informacji właściwie usłyszał. Kto? Zaczął generał i zmarszczył się, słysząc ciężkie kroki na schodach. A potem zaczął ponownie, tym razem na inny temat. Kto? Do biura wpadł bez pukania i zaproszenia niski, pulchny gentleman. Carradine, naprawdę jestem zmuszony zaprotestować. O, a to kto? Nasz ogar ze Scotland Yardu, lordzie Patricku. Carradine wyglądał na bardziej rozbawionego niż poirytowanego. Pozwoli pan, że przedstawię detektywa inspektora naczelnego Fletchera. Poznał pan jego żonę wczoraj wieczorem. Panie Fletcher, Lord Patrick Hild, strażnik regaliów. Lord Patrick zmarszczył się na Aleka i powiedział z rozdrażnieniem. Więc to pan jest odpowiedzialny za panią Fletcher? Jest żoną policjanta? Spojrzał znów na generała. No ale czy nie mówił pan, przepraszam pana, bez urazy, urocza dama. Alekowi udało się zachować beznamiętną minę, właściwą policjantowi na służbie, ale w myśli powtórzył słowo McLeoda, wyniosły gnojek.
Moja żona jest powszechnie szanowaną dziennikarką. Powiedział tonem, który miał sugerować przytaknięcie, choć doskonale wiedział, co Lord Patrick miał na myśli. Niezdolności pisarskie Daisy, ale jej arystokratyczne pochodzenie. Tak, cóż, sam pokazał mi regalia, prawda, Webster? Tak, milordzie. Wygląda na to, że Webster nie lubił Lorda Patricka tak samo jak MacLeod. Zapewniam pana, że nie biegam po ekspozycji z byle pismakiem. Ale o co chodzi z tym zakazem opuszczania Tower, mój dobry człowieku? Keradin mówi mi, że to za pana radą nakazał zamknięcie bram. Zgadza się, milordzie. W dochodzeniu w sprawie dotyczącej morderstwa zazwyczaj prosimy, by wszyscy potencjalni świadkowie pozostawali w naszym zasięgu, dopóki ich nie przesłuchamy. Rozumiem, że tyczy się to szeregowych mieszkańców, ale... Milordzie, pomyślałam, że skoro zajmuje pan tak eksponowane stanowisko, zechce pan dać przykład tym, którym ograniczenie swobody ruchu wyda się niedogodnością lub złośliwością. No chyba tak, skoro to pan tak ujął. O, no dobrze już. Ale muszę być u siebie na wsi jutro wieczorem, ponieważ mam umówione spotkanie. Sądzę, że wszystko się na czas wyjaśni, milordzie, skłamał Alek. No dobrze, proszę sobie nie przeszkadzać. Karatin będzie mnie pan o wszystkim informował. Oczywiście, lordzie Patryku. Jeszcze raz przepraszam za to nieporozumienie dzisiaj rano. Strażnik wyszedł, chrząkając niezadowoleniem. No, szczerze mówiąc, całkiem cierpliwie i pobłażliwie to znosi. Moje chłopaki z wieży Biward powiedziały mi, że przyjechał pod bramę o zwyczajowej godzinie jej otwarcia i bardzo się zdenerwował, że jest zamknięta. Oczywiście nie jest częścią administracji twierdzy i nikt nie pomyślałby poinformować go, jaki nieszczęsny los spotkał pana Crabtree. To wyłącznie moja wina. Panie generale, sami wtedy dopiero zaczynaliśmy z trudem pojmować fakty, zauważył Webster. To prawda. Nie wiem, dlaczego musiał wyjechać tak wcześnie, a do tego jeszcze dzisiaj. Przypuszczam, że był umówiony u siebie na wsi, na golfa, obiad, kto wie. Cóż, morderstwo zazwyczaj pociąga za sobą wiele niedogodności. Zresztą nie wiedziałem, że Lord Patrick był wczoraj wieczorem w swojej rezydencji, upierał się sekretarz. Ja też nie, ja też nie. A czy wie pan, panie generale, że jeden z pańskich jomenów jest w szpitalu? Spytał Alek. Wielki Boże, nie. Też został zaatakowany? A tylko zapadł na płuca przez mgłę. Biedak. Rzucił niedbale Keradin. Widziałaś o tym, Jeremy? Doktor MacLeod przysłał dzisiaj rano wiadomość z zaleceniami. Położyłem ją na pańskim biurku, ale nie miał pan dzisiaj zbyt dużo czasu, by uporać się z codziennymi zadaniami. Uspokoił go Webster szczerze. Alex stwierdził, że sekretarz zapewne dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, mimo nietypowego sposobu bycia. Ale skoro okazał się bardziej kompetentny, niż wskazywał na to jego wygląd zewnętrzny, to może jest bardziej wysportowany, niż sugerują jego grube okulary. Małe, tłuściutkie, wyłupiaste okie żabki potrafią dawać wielkie susy. Pan Jeremy Fisher wraca na listę. Keradin spojrzał na zasypane papierami biurko z wypisaną na twarzy odrazą, która nagle zmieniła się we wdzięczność. Zazwyczaj odwiedzam swoich ludzi, którzy znajdują się w lazarecie, ale w tych okolicznościach raczej nic się nie stało, panie generale. Zapewnił go Alek. Doktor podał Ramfordowi silny środek uspokajający. Wspaniale, wspaniale. Zapewne będzie pan chciał porozmawiać z konstablem, panie generale, by poinformować go szczegółowo o postępach poczynionych przez pana Fletchera. Sarkazm Webstera był już aż nadto oczywisty dla Aleka, ale generał nie zauważył go lub celowo zignorował. Tak, im szybciej, tym lepiej, powiedział. Jeremy, zobacz, czy uda ci się go złapać. Alek wymknął się szybko, zanim generał przypomniał sobie o owym niewygodnym pytaniu, którego nie zdążył zadać. Ta rozmowa okazała się łatwiejsza, niż zapewne będzie składanie raportu nad inspektorowi Crane'owi. Alek spotkał się z Tomem i Ernie w domu garnizonowym. Tom nie miał do zameldowania niczego ciekawego w związku z przesłuchaniem podoficerów gwardii. Kilku z nich znało pana Crabtree jeszcze z czasów, zanim przeszedł na emeryturę regimentową. Jednogłośnie twierdzili, że nie należał do ludzi, którzy przysparzali sobie wroków. Ernie dostał od Webstera klucz do domu dozorcy więziennego i przeszukał go, jak również dom dowódcy straży. W tym drugim znalazł ślady po przyrządzeniu tostu z serem i po sprzątaniu posiłku. Jadł przypuszczalnie tuż po zakończeniu ceremonii kluczy, więc sekcja zwłok powinna całkiem dokładnie wyznaczyć czas zgonu. A u Ramforda? Zapytał Alek. Jakaś ładnie wypisana lista nazwisk, jakaś książeczka oszczędnościowa z niewyjaśnionymi wpłatami? Niestety nie, szefie. Aha, mruknął Tom. To mnie w sumie nie dziwi. Ci podoficerowie nie piszą. To znaczy umieją pisać, ale nie zapisują automatycznie wszystkiego, jak w policji. Z drugiej strony mają fenomenalną pamięć do nazwisk i twarzy. Odpowiadają za utrzymanie porządku wśród szeregowców, a nie mogą za każdym razem namyślać się, jak facet ma na nazwisko, zanim na niego nawrzeszczą.
Ranford polegał chyba na swojej pamięci w kwestii tego, na kogo miał haka. Domyślam się, że nie ma nawet ładnego pliku banknotów. Powiedział Alek bez cienia nadziei. 3 funciaki, trochę drobnych w słoiku po tytoniu na kominku. Jeżeli wyciągnął gotówkę, zapewne chował ją w jednym z tych tajnych lochów. Kochanie, grzechotka zamarła w ręku Daisy, gdy podniosła głowę i spojrzała na niego w górę, siedząc na podłodze dziecięcego pokoju. Cieszę się, że zdążyłeś do domu na czas, by zobaczyć, jak mądre są nasze dzieci. Daisy, one powinny być na podłodze razem z psem. Moja matka dostałaby już 40 zawałów. Dokładnie to samo powiedziałam niani i właśnie dzięki temu mi na to pozwoliła. Kiedy była mała, zawsze jakieś pies czy dwa kręciły się po pokoju dziewczęcym. Jestem pewna, że to im nie zaszkodzi. Kiedy podrosną, nie będą się bały psów, a ona zdąży się do nich przyzwyczaić, zanim będą na tyle duże, by zacząć ją prześladować. Alek opadł ciężko na fotel. No dobrze, skoro tak twierdzisz. Pokaż mi, co też wspaniałego może dokonać nasze potomstwo. Patrz, kiedy potrząsam grzechotką, oboje podnoszą głowy i gaworzą. Kiedy przesuwam ją nad nimi, Miranda się w nią wpatruje, a Oliver sięga po nią rączką. Ciekawe, czy to wskazuje ich przyszłe zapatrywania na życie. Miranda będzie miała skłonności do kontemplacji, a Oliver będzie zachłanny. Wcale nie, odpowiedziała Daisy z oburzeniem. Może to oznacza, że będzie dobry w sporcie. Ojej, Nana wąchuje jego pupę. Chyba trzeba mu zmienić pieluchę. Niania je kolacją. Właśnie dlatego pozwalała mi się z nimi pobawić, ale dzięki Bogu za chwilę tu przyjdzie. Cieszę się, że zdążyłeś na kolację, kochanie. Ja też, ale najpierw pójdę przebrać się z tych butów. Strasznie dużo chodzenia w tej twierdzy, prawda? Choć nie musiałeś chyba chodzić tam i z powrotem po tych wszystkich krętych schodach. Puszczam cię. Nie spodziewam się dzisiaj wieczorem żadnych gości. Dobrze, Nana, chodź. Doceniamy twoją czujność, ale zbytnie zainteresowanie jest niezdrowe i niestosowne. Może nauczę cię przynosić mi kapcie. Wiesz co, Daisy, chyba będziemy musieli zwracać się do niani albo do Nany w inny sposób, zanim bliźnięta nauczą się mówić, bo inaczej będziemy mieć niezwykle krępujące zamieszanie. Daisy pozwoliła Alekowi dokończyć zupę, zanim odezwała się z lekką naganą w głosie. Przypuszczam, że powiedziałbyś mi, gdybyście kogoś już aresztowali. Spodziewałam się, że wrócisz do domu naprawdę późno, jeżeli nadal będziesz skonsternowany. Nie tyle skonsternowany, co sfrustrowany. Przesłuchaliśmy już właściwie wszystkich mieszkańców wewnętrznego dziedzińca. Oprócz szeregowych gwardzistów, którzy nie stali na warcie, a których miejsce pobytu jest dość dobrze potwierdzone przez ich podoficerów. Razem z Tomem i Ernim całe godziny analizowaliśmy notatki z przesłuchań. I jak myślisz? Do kogo nas doprowadziły? Do Ranforda, odpowiedziała Daisy błyskawicznie. Nie chcę nic mówić? Alek potrząsnął głową, ale poczekał, aż pani Dobson zebrała talerze po zupie i wniosła kotlety cielęce, zanim odpowiedział. Nie tyle nie chce, co nie może. A co to niby ma znaczyć? Nie mów mi, że też został zamordowany. Nie zmarł też z powodu problemu z płucami. Nadal bałbym się, że jakoś udało mu się wymknąć ze szpitala, gdybyś nie powiedziała mi o jego kaszlu. A w końcu poskładałem wszystko do kupy i dopadłem go w szpitalu. Wielkie nieba, nie wpadłam na to. To pewnie wtedy tam zmierzał, kiedy spotkaliśmy go z panem Crabtree u szczytu schodów. O kochanie, czy to znaczy, że dotarł tam zanim Crabtree został zamordowany? Przyjęto oficjalnie 15 po 10, powiedział Alek ponuro. Lekarz policyjny wyznaczył czas zgonu. Było to około północy, z pewnością nie przed 11. A to problem. Z Ranforda byłby wręcz idealny morderca. Naprawdę nie mógł? Naprawdę nie mógł. Doktor McLeod próbuje na nim jakąś nową metodę leczenia, która zakłada pozbawianie go przytomności przy pomocy leków. Nie na zawsze. Na zawsze? W sensie, że eksperymentalna metoda leczenia to dla doktora dobry sposób pozbycia się szantażysty. Wielkie nieba, Daisy. Alek rzucił serwetkę i zaczął się podnosić od stołu, a potem się uspokoił. Nie. Jeżeli rzeczywiście miałby to zrobić, to miał już mnóstwo okazji. On wie, że ja wiem, dlaczego jest szantażowany. O ile w ogóle. Dlaczego? Nie mogę ci powiedzieć. Ale mimo różnych przywar, McLeod jest inteligentnym człowiekiem. Wie, że jeżeli Ranford umrze pod jego opieką, nie uznam tego za śmierć z przyczyn naturalnych. I jeszcze jedno. Ranford sam oddał się w ręce McLeoda. Nie zrobiłby tego, gdyby nie był pewien, że może mu ufać, co prawdopodobnie oznacza, że go nie szantażuje, choć zna jego sekret. W końcu doktorowi zawsze łatwo jest wykończyć pacjenta. Jestem pewien, że na tych kilku, których uda nam się złapać, są też inni, których nigdy byśmy nawet nie podejrzewali. Zresztą powinienem był przewidzieć taką możliwość, a nie przewidziałem. Kochanie, przecież nie możesz myśleć o wszystkim. Zjedz kolację, zanim całkiem wystygnie. Dobrze, mamo. Nabrał na widelec cielęcinę, ziemniaki, brukselkę. Masz rację. Ranford byłby głupcem, gdyby szantażował lekarza, który leczy jego chroniczną przypadłość.
Nawet jeżeli McLeod nie posunąłby się do zabicia go, z łatwością mógłby celowo zaburzyć proces jego leczenia i nikt by na to nie wpadł. Co jeszcze bardziej popsułoby mu zdrowie. Jeżeli Ranford nie jest mordercą, myślała głośno Daisy, to zapewne Crabtree zginął, ponieważ ktoś pomylił go z Ranfordem. Czy dowiedziałeś się, co robił na schodach o północy? Jeżeli Ranford był w drodze do szpitala, nie umówiłby się z nim na spotkanie. Założę się o wszystko, że poprosił go, znaczy się Ranford, pana Crabtree, o przysługę, żeby zrobił za niego coś, co trzeba zrobić o północy. To musiało być coś oficjalnego, ponieważ obaj mieli na sobie swoje fikuśne stroje. Alex znieruchomał z widelcem i nożem w ręku, wpatrując się w nią. Tak, oczywiście. Coś, co Ranford zwyczajowo robił codziennie o północy. Czemu mi to o czymś przypomina? Nie mam pojęcia. Chyba toniesz w morzu informacji, ale cokolwiek miał do zrobienia, nie mógł tego zrobić i ktoś powinien to zauważyć. Nie liczy się, dokąd szedł, tylko to, że skoro przejął jakiś rutynowy obowiązek Ranforda, nie mówiąc o tym nikomu, więc morderca myślał, że likwiduje Ranforda. To czysta spekulacja. Alek na powrót zajął się jedzeniem. Brzmi to wręcz tak podejrzanie, jak jedno z tych twoich błędnych kół. Naprawdę, kochanie, a to pech. Tak to wszystko ładnie do siebie pasuje. Taka już jest natura koła. Po pierwsze, wszystko zależy od tego, czy Ranford jest szantażystą, co jest czystą spekulacją. Cóż, nieważne, dowiemy się jutro, kiedy z nim porozmawiasz. A raczej wątpię, że się do tego przyzna. Ernie nie znalazł w jego domu żadnego dowodu, żadnej listy nazwisk, żadnych pieniędzy czy czegoś w tym rodzaju. Będę potrzebował jakichś dowodów, zanim będę mógł spotkać się z jego rzekomymi ofiarami. A jeżeli mi się nie uda, nie będę miał żadnej innej teorii, której mógłbym się uchwycić. Godzinę po tym, jak Alek wyszedł z domu następnego ranka, zadzwonił telefon. Daisy szła z kuchni przez hall, zmierzając w kierunku pokoju dziecięcego po odbyciu z panią Dobson codziennej narady dotyczącej jadłospisu. Biorąc pod uwagę nieregularne godziny powrotu Aleka z pracy, wybór ich posiłków był siłą rzeczy ograniczony do potraw, które albo dało się szybko przygotować, albo które nie traciły smaku mimo przedłużonego podgrzewania. Gwoździem menu były kotlety i potrawki, ale od czasu, gdy pani Dobson zaprzyjaźniła się z szoferem Sakari, Kessinem, czasem szła nieco śmielej w kary. Dziś wieczorem na Aleka będzie czekało kary z jagnięciny, bez względu na to, o której godzinie wróci. Dryn, dryn. Daisy zdjęła słuchawkę z widełek, przycisnąłem do ucha i wyrecytowała numer telefonu. Pani Fletcher? Rozległ się zdyszany szept. Przy telefonie. Kto mówi? Brenda. Brenda Keradin. Czy pan Fletcher jest w domu? Nie obawiam się, że już wyruszył do Tower. Powinien tam dotrzeć lada chwila. O, to dobrze. Nadal nie podnosiła głosu. Na szczęście połączenie było dobre. To znaczy, nie z nim chciałyśmy rozmawiać, ale nie chciałyśmy, żeby usłyszał, co pani mówi. I nie chcecie, żeby ktoś po tamtej stronie usłyszał, co pani mówią. Wiedziałyśmy, że pani zrozumie. Jak na razie nic nie rozumiem, powiedziała Daisy. Co się stało? Nie możemy pani powiedzieć przez telefon. Ktoś może nas podsłuchiwać. Czy mogłaby pani tutaj do nas przyjechać? Wiemy, że strasznie się narzucamy, tylko że to wszystko jest takie okropne i nie wiemy, co mamy robić, a pani jest jedyną osobą, do której możemy się zwrócić. A ciocia Krystyna? O nie, ona może powiedzieć pułkownikowi, a to byłoby tak okropne, że nawet nie chcę o tym mówić. Brendo, bez względu na to, o co chodzi, być może będę musiała powiedzieć o tym Alekowi. I o to chodzi. To pani będzie wiedziała, czy naprawdę musi o tym wiedzieć, a jeżeli nie, może pani będzie mogła... O, nie mogę wyjaśnić przez telefon. Błagam, niech pani przyjedzie. No dobrze. Daisy stłumiła westchnienie. Trochę mi zajmie dotarcie na miejsce. Nie chcę utknąć w porannych korkach. Och, może pani chwileczkę zaczekać? Daisy usłyszała gorączkowe pomruki tarady. Pani Fletcher? Odezwała się znów Brenda. Zostawiam jeszcze większość naszego kwartalnego kieszonkowego. Zapłacimy za taksówkę. Spotkajmy się przy wieży środkowej, dobrze? Będziemy tam na panią czekać. Wielkie nieba. Naprawdę muszą być zmartwione. Daisy zgodziła się i odwiesiła słuchawkę. Co ma to diaska powiedzieć Alekowi, kiedy zjawi się z powrotem w Tower? Lepiej wymyślić coś, co musi powiedzieć mu zarówno pilnie, jak i na osobności. Coś, czego nie można przekazać przez telefon. Oczywiście to, co powiedzą panny Keradin, może się nadawać. Sprawa pilna czy też nie, musi się przebrać w odzież bardziej odpowiednią na wyjście do miasta. W świetle ostatnich smutnych wydarzeń w Tower pomyślała o szarym kostiumie. A poza tym absolutnie nie może darować sobie krótkiej wizyty w pokoju dziecięcym, choćby na kilka minut. Kiedy Alek doszedł do wieży środkowej, czyhała już tam na niego watacha dziennikarzy, rannych ptaszków.
Udało mu się im wymknąć, wydając oświadczenie, które miało im przypomnieć, że twierdza Tower jest królewską rezydencją. Przekazywanie jakiejkolwiek informacji grozi mi utratą stanowiska. Powiedział im, zastanawiając, czy rzeczywiście jest to prawda. Proszę zwrócić się w tej sprawie do pałacu Buckingham albo może na Downing Street. Odpowiedział, był zgodny jęk. A może lepiej z Constable Tower, który jest przedstawicielem króla. Nie, nie mogę panom podać jego adresa i numeru telefonu, ale z pewnością tak zaradni dżentelmeni jak panowie nie będą mieli żadnych problemów z uzyskaniem takich informacji. Rozbiegli się w poszukiwaniu najbliższych budek telefonicznych. Niezła robota, panie inspektorze. Powiedział jeden z dwóch stojących na warcie jomenów, wspierany przez parę hotpsurów. Zastanawialiśmy się właśnie, co zrobić z tą bandą wścibskich pismaków. Mam dla pana kilka wiadomości. Detektywi Trink i Piper przyjechali kilka minut temu. Będą na pana czekać w domu garnizonowym. A naczelnik wydał rozkaz, żeby nikogo nie wpuszczać, ale kazał zapytać, czy tego pan sobie życzy, panie inspektorze. Tak, wolałbym, żeby wszyscy znajdowali się na razie w pobliżu. No co racja, to racja. Naczelnik bardzo chętnie się z panem zobaczy, gdy tylko znajdzie pan dla niego chwilę. Alek z ciekawością zwrócił uwagę na pojednawczy ton prośby. Generał stał o wiele wyżej rangą od inspektora naczelnego, a poza tym naczelnik twierdzy był najwyższym dowódcą w Tower, co uprawniało go do żądania spotkania w dogodnym dla siebie czasie. Dla detektywa taka niespodziewana grzeczność miała nieco podejrzany wydźwięk. Keradin zmienił nieco ton od wczorajszego dnia. Dlaczego? Miał rzeczywiście czas, by zastanowić się nad zainteresowaniem Aleka osobą Ramforda. Istniały też poszlaki, że jego relacja z dozorcą więziennym nie była usłana różami. Za pozwoleniem, panie inspektorze. Drugi jomen wyrwał go z zamyślenia. Wszyscy liczymy na to, że będziemy mogli znów panu dzisiaj pomóc. Chcemy się dołożyć do złapania tego drania, który załatwił pana Crabtree. Będę miał to na uwadze. Już panowie nam ogromnie pomogli. Przechodząc przez most zauważył więcej odzianych w czaka gwardzistów rozmieszczonych w równych odległościach na całej długości fosy. Twarzami zwróceni byli do murów zewnętrznych, co przypominało o tym, że Tower przez wiele stuleci pełniła funkcję więzienia. Pod szarym niebem właśnie tak się prezentowała. Przy bramie Billard wartownik zatrzymał Aleka. Grzebał w kieszeni w poszukiwaniu legitymacji służbowej, gdy z podłuku wyszedł jomen. W porządku, chłopie, odezwał się pobłażliwym tonem. Ten pan to szef detektywów. Cieszę się, że pana widzę, panie inspektorze. Pana detektywi właśnie przyjechali. Chyba go dzisiaj złapiecie. Mam taką nadzieję. My też, odpowiedział jomen żarliwie. Skoro nikt nie miał żadnego powodu, żeby źle życzyć panu Crabtree, niektórzy z nas uważają, że to musi być jakiś szaleniec i martwimy się, że może się zasadzić na kogoś innego. Mam tu żonę i dzieci, panie inspektorze. Popróg aprobaty dla słów kolegi rozległ się w grupie, która w międzyczasie wynurzyła się ze świetlicy strażników. Niektórzy mieli na sobie niebiesko-czerwone tuniki jomenów, a inni cywilne ubrania, jakby nie wiedzieli, jak mają się ubrać, skoro nie było turystów. Nie wierzę, że zrobił to szaleniec, ale wszyscy panowie jesteście zaprzysiężonymi oficerami policji i z pewnością jesteście w stanie zapobiec tego typu wydarzeniom. Zwrócił się Alek do wszystkich. Nie da się tego jednak dokonać, gdy wszyscy jesteście tu zgromadzeni. Jeżeli nie mają panowie innych rozkazów, sugerowałbym patrolowanie całego obszaru twierdzy, miejsc nienadzorowanych bezpośrednio przez gwardzistów. Z pewnością potrafią panowie rozstrzygnąć między sobą, które z nich najbardziej wymagają panów obecności. Rozeszli się posłusznie, z wyjątkiem dwóch. Mężczyzna, który pierwszy odezwał się do Aleka, zajął stanowisko po jednej stronie łuku, a drugi naprzeciwko. Obaj byli uzbrojeni w partyzany i od razu było widać, że są gotowi ich użyć pod najmniejszym pretekstem. Idąc wzdłuż Water Street, Alek zastanawiał się, gdzie jomeni właściwie trenują posługiwanie się swoją średniowieczną bronią. Jego uwagę przykuła żywa zieleń bujnego pnącza, rosnącego przy wewnętrznym morze. Czy możliwe byłoby wspięcie się po nim w górę lub zejście w dół? Na dalszym końcu, gdzie do muru nie przylegały domy, roślina sięgała prawie do samej góry gzymsu drogi Relaja. Podszedł, by mu się bliżej przyjrzeć. Łodygi wyglądały na dość mocne, by utrzymać wspinającego się człowieka, ale pobieżne spojrzenie wskazało, że nie ma na nich żadnych śladów zniszczeń, które nieuchronnie powstałyby w czasie wspinaczki. Lepiej będzie, jeżeli Tom zbada to dokładnie. Jeżeli ktoś z zewnętrznego dziedzińca mógł zamordować pana Crabtree, a potem wejść w górę schodami na drogę Relaja i zejść po pnączu w dół, cóż, po wczorajszego dnia pracy poszłoby na marne. Nie można byłoby jednak dokonać takiego wyczynu całkowicie bezgłośnie, a wartownicy przy bramie Krwawej Wieży byli oddaleni od tego miejsca zaledwie o kilka metrów. Ale ktoś, bodajże Keradinówny, przeszło mu przez myśl, wspomniał o hałasach od strony rzeki, zwyczajowym buczeniu i gwizda statków próbujących odnaleźć drogę we mgle.
To mogłoby starczyć, by stłumić szelest i odgłosy wspinaczki, zwłaszcza biorąc pod uwagę dodatkowo wyciszający efekt mgły. Tak, to musi się temu przyjrzeć. Alek przeszedł przez przejście pod krwawą wieżą, niezatrzymywany przez dwóch gwardzistów i zaczął wchodzić pod górę, zmierzając w stronę wejścia do nowoczesnego, brzydkiego domu gwardii. Z wąskiego przejścia między domem gwardii a krwawą wieżą wyszedł krzepki jomen. Panie inspektorze naczelny? Tak. Jestem Parkinson. Mężczyzna zasalutował. To ja byłem na warcie wieży Wickfield w tym tygodniu, proszę pana. Zostawiłem tam przedwczoraj wieczorem swoją partyzanę. Wiem, że nie powinienem był tego robić, ale wszyscy tak robią. Wiem też, że to żadna wymówka. Nie jestem odpowiedzialny za ocenę pana służby jako jomena, a pana partyzana nie ma nic wspólnego z pana służbą w roli funkcjonariusza specjalnego. Ale właśnie o to chodzi, panie inspektorze. Chciałem ją zabrać ze sobą na patrol, jak pan powiedział, więc poszedłem zobaczyć, czy nie uda mi się jej zabrać, ale drzwi są zamknięte na cztery spusty. Tak sobie pomyślałem, czy mógłby pan... Zawiesił głos, a Alek potrząsnął głową. Przykro mi. Partyzany nie należą do moich kompetencji. Jeżeli chce pan iść i spytać, czy ktoś ma klucz, być może sekretarz naczelnika, to proszę bardzo. Jednak może pan równie dobrze patrolować i bez niej. Przecież nie brakuje nam tu sprawnych ludzi. Tak naprawdę podsunął im pomysł patrolowania tylko dlatego, żeby zajęli się czymś pożytecznym. Morderca, który czekał na mglistą noc, by zaatakować szantażystę, raczej nie zaatakowałby przypadkowej osoby w środku dnia. Tak jest, odpowiedział Parkinson ponuro. Alek poszedł do domu gwardii. Sierżant stojący na warcie zasalutował mu i poinformował, że Trink i Piper znów go uprzedzili, nie powiedział jednak nic na temat konieczności jak najszybszego ujęcia zabójcy. Hotspurowie i Omeni żyli w tej samej przestrzeni, ale zamieszkiwali dwa różne światy. Tom zajmował się już przeglądaniem raportu, a Ernie skrupulatnie robił notatki. Obaj podnieśli wzrok, gdy Alek wchodził i spytali chórem. Jak się czuje pani Fletcher? Alek zapewnił ich, że Daisy nie straciła pogody ducha, jak zwykle. Nieustępliwa dama, skomentował Tom. Zamilkł na chwilę, a potem zwrócił się do Pipera. Nie pogratulujesz mi szerokiego wachlarza słów, chłopcze? Raczej nie, sierżancie. Czytałem słownik, który mi pan dał i wiem, co to znaczy, a nawet jak się to pisze. Wygląda na to, że sam zmniejszyłeś swoją przewagę, Tom. Uśmiechnął się Alek szeroko. Aha. W odpowiedzi wąsy Toma zadrgały z rozbawieniem. Nieustępliwa. Piper rozkoszował się brzmieniem słowa. Idealnie pasuje do pani Fletcher. Rozwiązałeś już tę sprawę, szefie? Nie. I dzięki Bogu, choć raz nie ma wymówki, żeby dalej się w nią mieszać. Tak jak my, podejrzewasz, że to Ranford był obiektem ataku. Ale tak samo jak my, zachodzi w głowę, kto mógł to zrobić. Pójdę zobaczyć, czy nie uda mi się z nim na chwilę porozmawiać. W międzyczasie, Ernie, co wiemy o Yeomanie o nazwisku Parkinson? Żonaty, trójka dzieci. Obdarzony pamięcią do szczegółów, Piper zaczął opowiadać jeszcze zanim znalazł odpowiednią stronę w notatkach. Mieszka w ścieżce do mennicy. Tak nazywają się te kazamaty, gdzie skręca się w lewo tuż obok wieży Biłard. Na dziedzińcu zewnętrznym. A co z nim, szefie? Zapociął gdzieś swoją partyzanę, która może, a może nie, być zamknięta bezpiecznie w wieży Wakefield. Ale on mieszka na dziedzińcu wewnętrznym. Nie używał jej. No, chyba że... Tom, chcę, żebyś sprawdził, czy możliwe jest zejście w dół po tej winorośli na murze poniżej drogi Relaya. A jeżeli tak, czy widać jakieś ślady, że ktoś to zrobił? Ja bym nie mógł, szefie, to pewne. Tom poklepał się po pokaźnym brzuchu, którego większą część stanowiły jednak mięśnie. Przestępcy często dawali się na to nabrać, nie zdając sobie na czas sprawy, że ten zwalisty człowiek potrafi biegać szybko jak sprinter. Jego rozmiary były jednakże poważnym przeciwwskazaniem do wspinaczki po winorośli. Może Erniemu się uda, jeżeli życzy sobie pan sprawdzenia w praktyce. I ja mogę stać na dole i go łapać w razie czego. Ej, sierżancie! Ja bym tam mógł spróbować, szefie. Co jeszcze? Możesz wysilić swój mózg i wymyślić jakiś nieoczywisty test sprawności fizycznej dla mieszkańców Domu Króla. Nie chciałbym być zmuszony do proszenia ich po kolei, by zeszli z tego balkonu. Rozdzielił między swoich podwładnych jeszcze parę pomniejszych zadań. Spotykamy się tu za godzinę. Jeżeli mnie nie będzie, nie zostawię dla was żadnej wiadomości. Lećcie do szpitala, żeby mnie ratować ze szponów zdemaskowanego szantażysty i lub morfinisty. Na pewno nie chce pan, żebyśmy z panem poszli, szefie. Zaniepokoił się Piper. Jak powiemy pani Fletcher, jeżeli coś się panu stanie. Ernie, jestem pewien, że Daisy byłaby ci wdzięczna za troskę, ale będą tam sanitariusze i pielęgniarki. Choć z drugiej strony może to i lepiej, gdybym miał jakiegoś kompetentnego świadka, który oprócz mnie potwierdziłby to, co Ranford ewentualnie powie. Dobra, Tom zajmie się resztą, a pan pójdzie ze mną. Po drodze powiem, jak zamierzam go wziąć pod włos. Proszę wziąć ze sobą notes i garść ostrych ołówków. Dodał z kamienną twarzą. Piper spojrzał na niego z urazą.
Szefie, jakbym w ogóle mógł się bez nich gdzieś ruszyć? Tom zachichotał. Dotknął go pan do żywego, szefie. No dobra, ja się biorę za to, a jeżeli nie przyjdzie pan, kiedy skończę, przybędę wam obu na ratunek. Doktor McLeod jeszcze się nie pokazał. Z wyraźnym niezadowoleniem na twarzy pielęgniarka oświadczyła, że wydał dyspozycję, by umożliwić policji rozmowę z Raffordem. Choć nie mam pojęcia, po co to panom, sarknęła. Każda pielęgniarka, nawet sanitariusz panom powie, że nie można dowierzać ani słowu z tego, co mówią pacjenci, kiedy schodzi z nich morfina. Siostro, czy nadal jest bardzo odurzony? W sumie nie, odburknęła. Ostatnia dawka przestała działać kilka godzin temu i miał ją przespać w spokoju. Od czasu, jak się obudził, wypił już chyba z pół litra herbaty, więc powinien być w stanie z panami rozmawiać. Ale nie radzą wierzyć we wszystko, co powie. Wprowadziła jej do małej, raczej siermiężnie wyglądającej sali z oknami wychodzącymi na północ. Tylko jedno łóżko było zajęte. Leżący na nim wpatrzony w sufit pacjent mógł równie dobrze być na pierwszy rzut oka bliźniakiem pana Crabtree. Proszę poczekać, a ja sprawdzę, czy wszystko z nim w porządku. Pielęgniarka podeszła do łóżka, szeleszcząc wykrochmalonym fartuchem i oznajmiła donośnym głosem, którego pielęgniarki często używają, zwracając się do chorych. Jacyś panowie do pana, panie Ramford. Życzy pan sobie najpierw basen? Nie, warknął pacjent. Czekając przy drzwiach, Piper wyszeptał. Szefie, dlaczego jej tak zależy na tym, żebyśmy mu nie wierzyli? Chroni McLeoda, domyślił się Alec. Chodźmy, dziękuję, siostro. Podeszli do łóżka. Ramford leżał płasko na plecach. Nie miał w sumie zbytniego wyboru pozycji, ponieważ jak to zwykle bywa w szpitalach, był okryty kołdrą tak szczelnie, że mógł zaledwie oddychać. Odwrócił głowę na poduszce, by na nich spojrzeć i zmarszczył się. Alek zobaczył, że jego źrenice były mniejsze niż powinny w mdłym, szarym świetle dnia. Przypuszczalnie był jeszcze do pewnego stopnia pod wpływem morfiny i z pewnością siostra miała rację, ostrzegając ich, by nie brali za dobrą monetę wszystkich jego słów. Dzień dobry, panie Ramford. Mam nadzieję, że ma pan na tyle siły, by udzielić małego wywiadu. A pan to kto? Inspektor naczelny, detektyw Fletcher z Komendy Miejskiej, który jest pan zaprzysiężonym funkcjonariuszem specjalnym. Zgadza się, panie inspektorze, burknął Ramford obrażonym tonem. Obawiam się, że mam dla pana złe wieści. Dowódca straży, pan Crabtree, został zaatakowany przedwczoraj w nocy. Przedwczoraj w... Zabrzmiało to, jakby był zdezorientowany. Tej nocy, której został pan przyjęty do szpitala. Pan Crabtree został zepchnięty ze schodu przy krwawej wieży o północy. Obawiam się, że nie przeżył ataku. Ramford zamrugał. Chwilę mu zajęło, zanim informacja do niego dotarła, a potem usiadł wyprostowany, zaczął rozgrzybać pościel i ryknął. Jakiś drań próbował mnie zabić. Alek nie mógłby nawet zażyczyć sobie lepszej reakcji. Zgodnie z planem pominął pytanie dlaczego, ponieważ mogłoby ono obudzić czujność i przeszedł od razu do kto. Ramford zaczął wyrzucać siebie nazwiska, a ołówek Pipera szalał po całej kartce, zostawiając za sobą scenograficzne szlaczki. Co tu się dzieje? Ostry głos pielęgniarki nie wywarł wrażenia na pacjencie, który nadal recytował swoją listę. Alek odwrócił się i głową dał jej znak, by wyszła. Panie inspektorze naczelny, nie mogę. Czy siedzenie jest dla niego niebezpieczne? Przerwał jej. Jeżeli nie, to muszę poprosić siostrę, by siostra wyszła. To ważne sprawy policyjne. Zapewne wie pani, że prowadzimy śledztwo w sprawie morderstwa. Ale zapewne wie pani również, że wszystko, co powie pan Ramford w odpowiedzi na nasze pytania, jest poufne i przeznaczone dla naszych uszu. Ochłonęła nieco, ale warknęła. Z pewnością pielęgniarki potrafią dotrzymać tajemnic tak dobrze, jak i policjanci. To dobrze. Za jego plecami impet Ramforda wyraźnie osłabł. Uśmiechnął się do pielęgniarki. Już prawie kończymy. Pani pacjent wcale nie kaszle. Chyba nic złego mu się nie stało. Nie zawdzięcza tego panu. Stała w drzwiach, ale nie weszła do środka, gdy wrócił do Pipera. Ramford zamilkł. Alek zdecydował, że nie będzie go naciskał. Bez względu na to, jak niemiły był ten człowiek, był również chory. Cokolwiek by powiedział, raczej nie zostałoby to przyjęte jako dowód w świetle słabnącego dopiero działania morfiny. Pytanie, dlaczego mogło poczekać? Może nigdy nie trzeba będzie go zadawać, ponieważ teraz mieli już nazwiska tych, którzy jego zdaniem mieli dobry powód, by życzyć mu śmierci. Wyszedł, dopuszczając do łóżka Ramforda pielęgniarkę, która od razu zaczęła przy nim skakać. Nieźle sobie pan z nią poradził, szefie. Stara, wścibska wiedźma. Ernie, troska o pacjentów to jej praca. Zapisał pan wszystko. Większość. Odpowiedział Piper z dumą w głosie. Głównie chyba bifaterzy, ale da pan wiarę? Nie tutaj, Ernie, powiedział Alex surowo. Pierwszą dwójkę słyszałem. Nie chcemy plotek. Lepiej niech nas powiadomią, gdy zostanie wypuszczony. Ktoś będzie mógł jeszcze raz spróbować się na niego zamierzyć.